Cześć, witajcie moi kochani bardzo serdecznie, trzeci raz. Dlatego, że coś tam YouTube świruje i nie bardzo idzie zrobić audycję, więc nagrywam. I słuchajcie, no na szczęście jedno pytanie, które zaraz odpowiem, jak to tam wyszło. I drugie, które mam na stole, już przygotowane. Tutaj pani Izabela pyta, dziękuję pani Joanno za ostatnią odpowiedź odnośnie jajowania. Powiedziała mi pani, że zdrowie może dupnąć, ratunku co robić, na co zwrócić uwagę. Ja tu mam parę rzeczy. Sprawy kobiece, żołądek, trzustka, wątroba, ciśnienie i gardło. Ale jest to pokazane w dosyć mocnych kartach, jeżeli chodzi o energetykę, więc ja przypuszczam, że przede wszystkim przebadać się, to niech tam lekarze fizyczni robią to, co fizycznie wyłapują pewne rzeczy, natomiast jeszcze ściągać sobie jajkiem tą energetykę, ale no nie na zasadzie podczepów, snujek, tak, no tam tego nie było dużo, tylko właśnie, żeby jajko też zdrowotnie zadziałało, bo jest tutaj i to dosyć silnymi kartami problem, no po prostu od, no oprócz rączek, nóżek, tak, i główki, cały brzuszek. Także w ten sposób i pilnować przede wszystkim, także tak. No i miałam wcześniej pytanie od pani Magdaleny a propos, że mieszka w Barcelonie i czy powinna czuć się zagrożona. I ja mówiłam, że i czuć się zagrożona będzie, bo pewnie się to będzie rozszerzać i to jest zupełnie normalne, jeżeli chodzi o koronawirus. Natomiast w kartach nie było energetycznie, przynajmniej dla niej, zagrożenia, bo takie jedno pytanie się nie udało. No, nie chciało się nagrać. Pani Joanna bardzo prosi o rozkład kart na najbliższy miesiąc. Zaraz zobaczymy. W sprawach zawodowo-finansowych mamy lekkie zamieszanie z pewnymi projektami, ale i nowe rzeczy dochodzą, z których można będzie być zadowolonym. W sprawach emocjonalnych strata przy osobie, którą do tej pory darzyło się zaufaniem, trzeba będzie zmienić zdanie i ocenić tę sytuację, nie tłumacząc i, jak to mówi Okuniska, nie pisząc usprawiedliwień. W sprawach energetycznych początek miesiąca jest mocny i silny i potem duża degradacja, spadek energii, ale też pewnie ze względu na te emocjonalne rzeczy, które takież od spokojne i uczciwe nie do końca są. Dobrze. Witaj pani Anno. Może pani czytać imiona? Ja ostatnio pytałam o Piotra i Patryka. Jeśli regulamin nie pozwala czytać imion, to nie, spokojnie, pozwala. Czy wczoraj, czyli w ostatnim czasie, Piotrek pobił lub uderzył albo nasłał oprychów, żeby pobili Patryka? A tak to jest, osiołkowi wyżyłoby dano, no. Będą bić. Ma dziewczyna dwa warkocze, więc nie bij, ta się. Nie jest towarzystwo. Oczywiście, że tak. Coś tutaj jest na rzeczy. Wieża to jest destrukcja, zniszczenie, danie w mordę również. Więc przypuszczam, że mogło tak być. Natomiast ja mówię, ja też nie chcę rzucać oskarżeń tylko kartami, ale brać pod uwagę, że mam rację. Brać to pod uwagę. Pani Ewelina prosi o oczyszczenie czakr i aury. Ładnie chodzą. Co w tej aurze? Jakieś nerwowości dzikie. A, troszkę popracujemy. Oczyść.
i wzmocnij. Z podziękowaniami dla Wszechświata. Chcę zakupić medalion. Ma on zadanie chronić mnie od negatywnego promieniowania elektromagnetycznego. No to chyba aluminium się trzeba owinąć w folię. Oczywiście energetycznie, no to inaczej. Który z poniższych byłby dla mnie najlepszym wyborem? Dobra, ja najpierw nie czytam, jakie są. Nie czytam, ile ich jest. 4, 4, 5. 5, 5. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Pierwszy mi się podoba. Czwarty i piąty odpadają. Trzeci. Średnio drugi. Poprawnie. Pierwszy mi się podoba. Medalion Sunflower duży. Aczkolwiek, jaką może sobie pani wziąć kamień z pola? Ja rozumiem, że kobiety lubią estetykę, więc się wcale nie dziwię, też bym coś może kupiła na ten. Ale można sobie wziąć cokolwiek, co bądź. Weźmie sobie pani ten Sunflower duży. Sobie pani weźmie. Zaprogramuje go na ochronę i mógłby to być kamień z pola, nie wiem, cokolwiek. I też będzie energetycznie chroniło. Natomiast generalnie przed promieniowaniem to aluminium. Dziękuję za wszystkie dotychczasowe odpowiedzi. Dzisiaj chciałam zapytać o koleżankę z pracy A. Mam wrażenie, że jest nieszczera wobec mnie i rozsiewa plotki na mój temat. Jeśli się nie mylę, to chciałabym wiedzieć dlaczego. Dobra, czy rozsiewa plotki? Nie, ona gada na pani temat. Plotek za bardzo nie rozsiewa. Plotki to się może potem robią, bo jeżeli się przełożą z ust do ust i z ust do ust, to się robi głuchy telefon. Dlatego tutaj złych zamiarów, czasem durnowate powiedzenie czegoś to mam, ale plotek nie. Pani Daria za późno wysłała SMS-a. Uczestny. Mail był wysłany dobrze, a wczoraj audycji nie robiła. Pani Małgosia pyta. Mam pytanie dotyczące 5 sposobów na sprzedaż mieszkania domu. Jeżeli mam mieszkanie, które chcę sprzedać, a w nim nie mieszkam, jest ono oddalone kilkaset kilometrów, co mogę wtedy zrobić? Jak wykorzystać te sposoby, a może jest jakiś najlepszy sposób na sprzedaż na odległość? Czy rytualnie można na odległość robić wiele rzeczy, ale nie sądzę, że pani jest rytualistką, bo pani nie zadała takiego pytania, więc należy zawrzeć tyłek w troki, pojechać te 500 km, włożyć energię w rytuał po to, żeby potem ją wyciągnąć w postaci sprzedaży mieszkania i po prostu wykorzystać jeden tych sposobów. 500 km nie jest wymówką dla dobrego maga, który się pakuje, jedzie i czyni na miejscu w swojej własnej najlepszej intencji. Bo oczywiście, że rytualnie można to zrobić na odległość, ale to musi być rytualista, tak? No. A tu są sposoby. Panika jest straszna. Słuchajcie, drugie pytanie o koronawirusa. Dzień dobry Pani Asiu. Dziś chciałabym się zapytać kart, czy koronawirus dotrze do mojego miasta, pyta Pani Asia. Myślę, że tak. Ale nie mam energetycznego zagrożenia jako takiego, typowo dla Pani. A ja myślę, że on będzie się rozszerzał i tam jakieś jednostki chorobowe w pobliżu mogą się znaleźć. Rydwan, rozruch. Ale dobra karta. Ma paniki na siali, nie? Ale wiesz, to jest specjalne, że też to jest wszystko. No. Strach jest najlepszym. Tak, żeby ludzi za mordyzm, za mordę wziąć. Proszę o anonimowość pani i. Moje pytanie dotyczy siły i trwałości związku.
Mam wrażenie, że potrzebujemy trochę energii. No tak, tylko nie ma zadanego pytania. Rozumiem, że chce Pani w skali Beauforta określić siłę i trwałość związku. Próbujmy. A więc Azalisz, siła przyjaźni i siła przyzwyczajenia oraz wygody, to w tym związku jest znaczna. Natomiast siły miłości jakoś nie do końca widzę. Natomiast siłę rozchodzenia się powoli w dwóch osobnych kierunkach, Azalisz, dostrzegam. Więc mam wrażenie, że to nie potrzebujemy trochę energii. Raczej potrzebujecie zmian na wielu poziomach, gdzie można by było emocje z siebie wydobyć, a nie wygodnictwo, bo to są dobre karty, ale to tak jakby po 20 latach brakło chęci, a potem jak się pojawi hormon, to mogą być problemy. Hormona potrzebujecie wzajemnie. Hormon można wywołać poprzez wyjazdy, wspólne działania. Chciałam dopytać o wyjazd. Wczoraj pytałam o jeden z wyjazdów. Powiedziała Pani, że wygląda ok i ogólnie warto. Dziś proszę o porównanie dwóch wyjazdów, czyli do Polski i za granicę. Który z wyjazdów wygląda lepiej w kartach? Dobra. Dobra, czyli mamy wyjazd polski i zagraniczny, pyta Pani Bata. Chodzi o jogę. Ten zagraniczny byłby w fajnym miejscu być może, ale jest na tyle drogi, że wychodzi karta złodzieja nie dlatego, że chcą okraść, tylko dlatego, że to takie za drogie do tego, co tam jest. Jednak te Mazury wychodzą znacznie pozytywniej. Jakość do ceny, tak, stosunek. Także tak. Pan Marcin prosi o układ urodzinowy, ale niestety to już jest za późno, to już jest 5 dni po, a ja robię tylko w dany dzień, 3 dni przed, 3 dni po. Także tutaj tego urodzinowego niestety nie położę. Dobrze, Pani Monika, proszę sprawdzić, czy inwestorzy, którzy nabyli kilka nieruchomości, wywiążą się ze zobowiązań finansowych. Słońce wychodzi. Słoneczko. No, droga trochę przez mękę, bo mam brak chęci wywiązywania, brak możliwości wywiązywania, znów brak chęci, więc to będzie takie najśmieszniejsze. Nabyć, ale nie chętnie płacić. No, jak się nabywa, to się chętnie płaci, bo inaczej inwestycje w dupę wezmą, ale. Ale inwestorzy widocznie nie znają płynięcia energii. Nie muszą, bo są ledwie inwestorami, a nie czarodziejami. Myślę, że się wywiążą, tylko będzie to trochę droga skokowa i taka, sorry, i taka kompulsywna. O, to tak bardziej mnie to wychodzi tak. Dobrze, Pani Marlena prosi o sprawdzenie czakr i aury. Usuwam z aury Pani Marleny wszystkie podpięte do jej ciała fizycznego, ciała energetycznego, ciał subtelnych, ciał astralnych. Pasożyty energetyczne, larwy astralne, myśl, kształty cudze i własne. Negatywne energie, czarne byty, byty demoniczne. Wampiry energetyczne, klątwy, uroki, złe oko, magie, złorzeczenia, zależności karmiczne. Obietnice i przyrzeczenia, zazdrości, snójki, mury, podczepy, blokady, złe energie rodowe, negatywne egregory. I ładuję aura, ciało fizyczne, ciało astralne, ciało energetyczne, ciało subtelne Pani Marleny pozytywnym, jasnym światłem.
podziękowaniem dla Wszechświata. Może wiecie, co ja mogę zrobić? Że mogę zrobić jeszcze na raz audycję na fejsie przycam. Czyli coś będzie na żywo, tak bez na żywo, bez was. To aż durnowato. Może nie będzie telefonu za bardzo widać. Wróżka Joanna. Opublikuj. Transmisja na żywo. O, tutaj was będę miała. Muszę jakoś tak ustawić, żeby nie było. Co tu widać? Tutaj widać telefonek. Telefonek, trochę karty. Dobra, damy radę. Trochę będzie czatu. O, już się rozpoczęło, także witam też widzów facebookowych. No, także fajno. I patrzymy, co tam się zadziewa dalej w mailach, mailiczkach. Pytanka, pytanka. W poprzednim filmie pytałam, czy zajdę w ciążę. Może mało sprecyzowałam pytanie, więc teraz pytam, czy karty pokażą, jaki to będzie miesiąc. A czy pani chyba w ogóle pytała w ciągu miesiąca, czy tam dwóch, ale to zobaczymy. Witajcie na czacie, witajcie. YouTube nie chce transmitować na żywo, to tutaj transmituję. No zobaczymy, czy pokażą miesiąc. Nie, to będzie przypadeczek. A ja też myślę, że koło fortuny to jest ten czas, kiedy tak naprawdę bardzo często koło października pewne rzeczy się dzieją. A że jeżeli chodzi o sprawy ciążowe, tak naprawdę ten październik jest energetycznie najlepszym miesiącem, bo jesteśmy dowitaminizowani po lecie, to może to mieć sens. Ale czas nie istnieje, więc takie doprecyzowanie to jest na zasadzie rosyjskiej ruletki też koło fortuny. Dobrze. Tak popatrzę, co wy tutaj piszecie, ale niewiele. I idziemy dalej. Mam na imię Henia, moja data urodzenia. Czy lipiec tego roku, czy przyszłego, będzie lepszym czasem przejścia na emeryturę? No i tu możemy zrobić układ porównawczy. Tu możemy zrobić układ porównawczy. Tego, czy przyszłego roku. Czy zawsze się mówi, im dłużej, tym więcej, aczkolwiek lekko lepiej, nie jakieś wielkie, spektakularne efekty, lekko lepiej wychodzi mi lipiec tego roku w kartach. Także tak to mniej więcej wygląda. Witam wszystkich, witam wszystkich. Jak nie kijem, to pałą. Jestem na streamie na YouTubie teraz, ale tego streamu nie widać, więc go jednocześnie nagrywam w razie by trzeba było, ale mówię, wejdę na czat na żywo, bo tak bez was to trochę głupio. A więc Azal już jestem. No i nadaję na trzy media teraz. No, haha. Dobra. Dzień dobry pani Asiu. Dobra koleżanka zaczyna pracę w mojej firmie, gdzie ją poleciłam i chciałabym wiedzieć, jak sobie poradzi. Niezły młyn i pracy dokładają non-stop. Uprzedzałam, że tak jest, ale koniecznie chciała się tu dostać. Trzy pierwsze miesiące, jak będzie sobie radzić. No zaraz zobaczymy. Zaraz popatrzymy. Witam jednorożców, witam. Średnio będzie sobie radzić. Przez te trzy miesiące to faktycznie zanim się wtrybi, dopiero po trzech miesiącach to już taka pewniejsza siebie z możliwościami, a przez te trzy miesiące to tak wpadnie w ten młyn. Jakoś tam w miarę mniej więcej sobie poradzi, ale szału nie ma. Natomiast faktycznie, że potem jest pokazane
polepszenie umiejętności radzenia sobie w młynie. Dokładnie tak. Dobrze, witam Pani Joanno. Co zmienić w sobie lub na czym popracować, żeby przyciągnąć do swojego życia tę najlepszą dla mnie miłość? Bardzo ładne pytanie od Pani Magdaleny, więc zapytywać będziemy. Dokładnie tak. Tak patrzę, a w zasadzie to ja sobie mogę wziąć maile tutaj, żebyście ich nie widzieli. Tu, o. I bardziej będzie widać kart. Okej. Nad czym popracować? Nad czym popracować? Już patrzymy. W głowie wyjść z myślokształtów, że trzeba cudu, żeby spotkać mężczyznę życia swego. To jest prawie zgodne z prawdą, ale nie trzeba tak myśleć. W sercu niestety wzbudzić więcej radości co do przeszłości. Podziękować wariatom za to, że byli i nauczyli nas tego, czego nas nauczyli. Po prostu. Natomiast w działaniu zburzyć stare struktury, iść w nowe miejsca. W nowych miejscach nowi mężczyźni, nowe możliwości. Po prostu. Tutaj na Facebooku Elżbieta zapytuje o pewne pytania. Kochana, zajrzyj do mnie na YouTube'a. Tam pod filmami są maile do zapytań, bo ja nie odpowiadam z pytań z czatu. Tutaj robię robotę, którą już tu ludzie wysłali wczoraj maile do mnie. Pani Aga. W październiku powiedziałam sąsiadowi, że ma zabrać do końca 19 roku z mojej działki balot, cokolwiek to nie jest. Pewnie te 9, ale nieważne. Powiedział, że bez problemu zabierze, do dzisiaj tego nie zrobił. Dzisiaj wysłałam mu pismo, że do końca lutego ma usunąć baloty, no to chyba nie jest. Bo jeśli nie, to od 1 marca zaczynam naliczać czynsz 2000 zł. Napisałam mu też, że ma usunąć śmieci, które wywalił w moim ogrodzie, bo zgłoszę, a kara 1000 zł i zacznę naliczać czynsz. Jaka będzie reakcja? Czy powinnam się bać, będzie się mścił? Znaczy ja myślę, że on będzie cenił swoje pieniądze i parę rzeczy tam pousuwa. To tak. Czy będzie się mścił? No, jakieś drobne zamieszania może robić tam. Jak będzie możliwość wykorzystania kija, to uderzy. No, ale jeżeli nie idzie po dobroci, to chyba to są takie rzeczy, które w ten sposób trzeba załatwiać. No, jakichś strasznych kart nie mam. Niech usuwa. No, przypuszczam, że przy czwórce monet to będzie chciał usuwać. Tak to powiem. I Awe ci, hrabino. Kieruję podziękowania wszelakie za wróżbę ostatnią oraz z prośbą przybywam przed oblicze hrabiny. O rozkład na marzec roku pańskiego 2020 prosząc. Zaznaczyć coś we wróżby informacją pomocniczą dla kart i hrabiny. Będę tą osobą pracującą oraz w związku partnerskim z mężczyzną przebywam. Dobrze. Za wróżbę niech wszechświat podziękowania przyjmie, a hrabinę opłatę przelewam w określonej kwocie w najbliższych dniach otrzyma. Anna. No, na Facebooku jest kadr jaki jest. Jeszcze mogę Wam puścić, może zaraz puszczę, czekajcie, zaraz Wam puszczę, będziecie mieli na co patrzeć. Takie mam pomysły. Sekundkę to zajmie, ale zaraz będzie. Tylko będzie plumkać teraz. I teraz będzie głośno, uwaga. Będzie można sobie popatrzeć, proszę bardzo, na płynący wodospadzik, chilloutujemy i lecimy dalej. Dobra, układ na marzec. Układ na marzec. W sprawach zawodowych, wzrost finansowy możliwym zobaczyłam. Przy przeciążeniu i energii włożonej, a zaliż w działania wszelakie. Ale radość i one w przyszłości przynieść mogą.
Sprawy związkowe niestety na niedobrym trybie działać będą, z tego względu, że zmiany jakoweś w zachowaniu partnera widzę, który to zachowaniem swoim może spowodować myślenie pod tytułem: no klękajcie narody, co za męski pomysł znowu. Ale jest i zwycięstwo przy tym przewidziane, więc przejmować się nie należy, tylko pateli zacnej na łbie rzekomego użyć. Natomiast jeżeli chodzi o sprawy energetyczne, to bardzo pięknie to wygląda, duża czarodziejska energia, także tu się nie ma czego przyczepić, jest super. Dobra, tutaj to już było. Esza, mąż, składa wypowiedzenie w pracy. Chce iść na emeryturę, jednak nie całkowicie zrezygnować, lecz jeszcze pracować na pół etatu. Proszę o runę na pozytywną rozmowę z prezesem firmy i załatwienie tej sprawy. Już będziemy działać. O, czekajcie, jakieś tu rzeczy runiczne. Trzeba znaleźć. Dzień dobry, Kasia. Dobrze. Proszę bardzo, Dagas, Ingwas, Isa, te trzy runy na pozytywne załatwienie tejże sprawy. I pani Aleksandra, oglądałam pani film Oznaki, że masz paranormalne zdolności po mojemu. Nie zauważyłam u siebie tylko dwóch rzeczy, o których pani mówiła. Czy mogła pani sprawdzić w kartach, co z tym zrobić, kogo się poradzi w tej kwestii? Niedawno zaczęłam się nad tym zastanawiać. Poszłam do wróżki i powiedziałam, że masz coś z wiedźmy. Od tego momentu zaczęłam zwracać na to uwagę i jakby mi się te zjawiska nasiliły. Kochana, ja ci kart na to nie postawię, bo w kartach nie zobaczę, kogo się poradzić w tej kwestii, co z tym zrobić. To jest po prostu logika. Jeżeli miałabyś zdolności plastyczne, co byś zrobiła? Poszła do szkoły plastycznej i potem na studia plastyczne, tak? Żeby nauczyć się czegoś od kogoś i nauczyć się samo od siebie. Więc tutaj, jeżeli masz zdolności ezoteryczne, a każdy ma, tylko nie każdy na to zwraca uwagę, ale skoro zwróciłaś uwagę, znaczy, że zaczęły się budzić, to oznacza, że należy iść do szkoły magicznej, kursów magicznych i różnych innych. A jak pośledzisz moją stronę, to kursów magicznych nawet u mnie dostatek, chociaż ostatnio wszyscy fajnie zaczęli robić kursy online. Ja uwielbiam prowokować i mieć pierwsze pomysły. Ale tak, no, także dużo jest tego wszystkiego fajnie i po prostu się uczyć, kochana. A kursów ci wszelakich dostatek. I o magii, i w ogóle. No. Pani Magdalena zadała jeszcze jedno pytanie, aczkolwiek już, no bo wczoraj nie robiłam wieczorem filmu. A propos, jeżeli ktoś jest nowy na fejsie, śledzi wróżkę Joannę, ale nie wie czemu. Samo wyszło i nie wie, że robi filmy na YouTubie o 21:00, zazwyczaj są wieczorem. To zapraszam serdecznie, zresztą dzisiaj jeszcze o 17:00 konsekracja pentagramu. Jeżeli nie uda się na Facebooku, na YouTubie zrobimy na Facebooku, bo YouTube tam coś mieli i nie bardzo idzie. No, to tak będziemy działać. To, nieważne, i tak się odbędzie, o 17:00 to zapraszam. Dobra. Pani Magdalena zapytuje, jak odnaleźć swoją pasję, w którym kierunku podążać. Wy wiecie, że ja z kierunkami mam duży kłopot, ale ja wiem, co pani mogła robić. Przede wszystkim masaże, uzdrawianie, rehabilitacja, a z drugiej strony zajęcie się opieką nad rodzinami, dziećmi. Opieka jest szeroko rozumiana. I to by była dobra pasja, fajny pieniądz i nieźle by to wyglądało. Tu akurat dosyć prosta odpowiedź poszła. Dzień dobry. Parę dni temu zadałam pytanie odnośnie odchudzania i dziękuję bardzo za odpowiedź. Miałam też napisać, czy mam anoreksję. Na szczęście nie mam. Na awatarze ważę 64 kg przy wzroście 174. Niestety przytam teraz 8 kg, a bardzo bym chciała wrócić do tej wagi. Kochana, 8 kg to ty 2 miesiące zgubisz bez przesady. Ponieważ świetnie się w niej czułam, jednak tak jak wyszło w kartach, umyśl mi w jakiś sposób w
tym przeszkadza. Też tak to odczuwam. Więc moje pytanie to, co zrobić, aby mój umysł nie przeszkadzał mi w pozbyciu się kilogramów? A ja Ci powiem bez kart, bo to jest kwestia energetyki, a nie kart. Zacznij się nie odchudzać, czyli odchodzić od chudości, tylko zacznij teraz na wiosnę, postanów sobie 15 minut dziennie ćwiczeń, 2 szklanki wody więcej i nie przejmuj się podżeraniem w nocy, ponieważ naprawdę dużo rzeczy, które nam wmawiają, że przywodzą nas do chudości, one naprawdę nie powodują tycia, nie powodują chudości. To jest wszystko w głowie, więc wychillautowanie, wyluzowanie, sporo seksu, albo biegania, co kto lubi, taka aktywność fizyczna do wyboru, bym powiedziała. Ewentualnie nie przejmowanie się pewnymi rzeczami, bo jak się sfokusujemy na odchudzaniu, to bardzo ciężko to idzie, chyba że ktoś jak Chodakowska, Katorżnica Pracza, no ma piękne ciało, no ale dziękuję bardzo, wolę być szczęśliwa niż aż tak wypracowana. Jest parę rzeczy ważniejszych do robienia. Po prostu wyluzuj, kochana. Umysł lubi wyluzowanie. Pomyśl sobie, że nie jesz słodyczy, masz nie jeść słodyczy, no będziesz chodzić i się kręcić wokół tych szafek z cukierkami na maksa. A pomyśl, że w sumie to po prostu sobie troszkę ograniczysz albo 2 razy przemyślisz, zanim coś zjesz i nie ma z tym problemu. Umysł wyluzowuje. A wy, Zoi? Także tak, kochana, wykorzystać sobie pytanie na coś lepszego, to jest kwestia energetyki. Pan Bartłomiej prosi o rozkład na przyszły tydzień. Teraz zobaczymy. Basia mówi, zgadza się, samo słowo dieta powoduje stres. No to ja wiem po sobie, jak ja powiem, nie będę jadła słodyczy, z pod ziemi wykopię. A jak mogę i zobaczcie, co u mnie stoi na przykład. O, proszę bardzo, proszę bardzo. Pięknie, prawda? Cudownie to wygląda. Zapewne będzie stało i stało. Bo mogę! Wszystko mogę, nic nie muszę. Dobra. Bardzo kreatywny poniedziałek z wszelkimi możliwościami. Wtorek równie pracowity i z efektami. Super. Środa na jakieś emocjonalne przygrywki, ale takie nowe i takie subtelne. Czwartek je dalej ciągnie, takie emocje pozytywne. A piątek przypindala sprawami urzędowymi. Sobota, uważać na działania za plecami. W niedzielę raczej gdzieś jakieś wyjście, podróż, nic konstruktywnego do zrobienia. O. Aneta. Witam, wspaniała Joanno. Moje pytanie krótkie na temat. Czy wyjdę za mąż w tym roku? No, jakby się uparł, to... Jakby się uparł. Co za muzyczka w tle? A ja tłukę mantry słowiańskie. Tłukę mantry słowiańskie, bo mają padające wodospady, dosyć fajne muzyczki mają i YouTube ich nie... Co nie robi? Nie zamyka. Także mantry słowiańskie tłukam. Czy pani Aneta wyjdzie w tym roku za mąż? Ciężko brać. Kizia, nie wariuj. A czy... No nie. No nie, nie, po prostu nie. Jakby coś się szykowało, może tak, ale nie bardzo mam. Pewnie jest dobrany termin w ogóle i to jest kwestia sprawdzenia, ale ja nie mam tego za mąż pójścia. Prędzej bym powiedziała, przy 10 monet, to można by było zamieszkać, mieszkać, nawet rodzinę zrobić, ale nie za mąż pójście. Przy czym oczywiście wolna wola. Czy wyjadę do Honolulu? No, spakuję się, zapłacę, wyjadę, tak? Niemniej, nie byłoby to chyba korzystne. Pani Asia prosi o rozkład na marzec. Słowiańska mantra jest super. Nie przeszkadza. Naprawdę ktoś zrobił kawał dobrej roboty. Nie przesadził, nie przecudaczył. Fajnie się tego słucha. Wy możecie pooglądać wodospadziki. Jest zacnie.
Dobrze. Rozkład kart na marzec, pani Asia. W sprawach zawodowych mogą się zburzyć pewne rzeczy. Trzeba się będzie mocno trzymać poręczy, żeby nie wywalić się ze struktur. No i niestety dużo nerwowości przy tym jest związane. Natomiast nie mam, żeby coś tam się znacznie pogorszyło albo jakieś bardzo złe rzeczy się stały, tylko że trzeba będzie... Coś dzwoni. Dobra, nieważne, nie dzwoni. Trzeba będzie ewidentnie pilnować się poręczy. W sprawach emocjonalnych mamy straty, z których też się silną ręką i pracą nad sobą wyjdzie, ale wrogi pouciekają, bo też będą się bały. Natomiast energetyka na początku może być wahająca się, ale potem mamy mocne przyspieszenie możliwości i umocnienie, także to też będzie znacznie lepiej wyglądało. Witam Pani Asiu, chciałabym zadać kartą pytanie. Jaki stosunek ma moja bratowa M do swojej przyjaciółki K? Chodzi o to, czy przypadkiem moja bratowa nie jest o nią zazdrosna i chcą cały ten konflikt między nami. Dobra, skąd u niej taka dziwna postawa zachowującej się osoby wciąż pokrzywdzonej? Skąd? Z przyzwyczajenia, każdy jej na to pozwalał i tak ma. Czy tam jesteście? Czy tam jesteście? Coś poleciała, jakaś łapka w górę, to chyba jesteście. Dobra, zaraz zobaczymy. Stosunek bratowa do przyjaciółki pani. Kompulsywno-nerwowy. Bratowa może być emocjonalnie chorym człowiekiem, który tak naprawdę, jeżeli nie jest najważniejszy, nie jest w centrum uwagi, może generować różne dziwactwa. I to nawet nie chodzi o stosunek do konkretnej osoby, tylko do świata. Są osoby czysto roszczeniowe i niestety... I niestety najlepiej się od nich trzymać z daleka. Co zrobić? Co zrobić? Pani Joanno, dość mocno powinęła mi się noga finansowa. Muszę spłacić dwa długi. Czy urząd rozłoży mi to na raty ze względu na małe zarobki? Jaka będzie ich reakcja na moje pismo? Pyta pani Anna. Witam Justyś. Witam, witam. Ania mówi, że są, tylko są cicho i się relaksują. No, ładnie. Dzień dobry, Kate. Dobrze. Jaka będzie reakcja na pismo? Ja myślę, że dosyć sensownie da się stworzyć takie bezpieczne spłaty. Reakcja urzędowa, no, szału nie ma, tak. Ale jest rodzaj trafienia w cel, możliwości przekształcenia pewnych rzeczy, umocnienia, więc przypuszczam, że wyjście z tą inicjatywą będzie dosyć dobre, bo można będzie te raty jakoś pozmieniać na takiej zdrowej, bym powiedziała, zasadzie. Także to jest raczej do zrobienia. Raczej tak. Dzień dobry. Proszę o wsparcie przy negocjacji oraz korzystny dla mnie obrót sytuacji, pani M. Czyli wysyłamy żywioły. Przyzywam dzisiaj wiatru tchnie nieczyste. Przyzywam wszelkie wody przejrzyste. Przyzywam ziemię, co wszystko płodzi. Przyzywam moc ognia, tę, co nowe rodzi. Wzywam moc żywiołów, stańcie wraz z nami. Oczyśćcie i wzmocnijcie swoimi siłami. Przez potęgi żywiołów ich działanie to moja wola. Niech tak się stanie. Na północ, południe, wschód, zachód kieruję za błogosławieństwa. Szczerze dziękuję. A żywioły powietrza, wody, ognia, ziemi niech także będą błogosławieni. Kto do nam doszedł? Kawku pijemy, ciacha ciamkamy, to cicho siedzimy. A, no to... A wy Magdalena Luna? I ciamkają, i gębę zajęte, ręce zajęte. Zrobiłam wczoraj ryt na odcięcie pecha. Zastanawia mnie zachowanie świec. Biała świeca spaliła się w tempie ekspresowym. Używałam tych co zwykle i dosyć dziwne, bo nigdy wcześniej takich kształtów nie zostawiała na świeczniku. Natomiast świeca czarna szalała. Wosk pryskał. Czy mam powtórzyć rytuał? Ja zaraz to sprawdzę w kartach, bo tak naprawdę jak się swoje świece obserwuje, to się wie, ale jak się cudze obserwuje, to się nie wie. Zapytam w kartach. Po prostu. Będzie najlepiej wiedzieć.
Nie teraz. Ja myślę, że jeżeli chodzi o rytuał na odcięcie pecha, powinna Pani przez następne 2 miesiące w nowiu go po prostu powtarzać. Taką, żeby zrobić cykliczność trzykrotną. O! Tutaj takie magiczne zasady wyszły, jak gdyby. 3 razy w nowiu odcinamy. O! Proszę anonimowo. Czy nauka języka w bardziej zaawansowanym stopniu niż jestem obecnie w kraju, w którym mieszkam, przyniesie lepsze możliwości pracy, polepszy byt mój i mojej rodziny. Czy mi się to uda? Pyta Pani anonimowo zresztą. Pozdrawiam Panią serdecznie i dziękuję za wszystko, co Pani dla mnie czyni. Zobaczymy, czy będzie to lepsze. Dziewczyny, zadajemy pytania przez mail, a zawsze można odsłuchać. Tutaj jest wyjątkowo, bo mi YouTube nie chciał chodzić. Czy coś tam idzie, zobaczymy, czy się nagra. Ale to pytania czekają, wiecie, cały dzień na to, żeby wieczorem bądź rano też zrobić audycję. O. Ja myślę, że bardziej zaawansowany stopień na ten moment nie polepszy bytu, nie jest to droga do celu. No nie. Na razie te kwalifikacje nie pomagają. Także jakby ktoś chciał zadać pytania na YouTubie, co najmniej raz dziennie są audycje, wysyła się maila na pytanie film@gmail.com. Potem można w filmie odsłuchać swoją odpowiedź. Zawsze dostajecie maila zwrotnego w momencie, kiedy odpowiadam, żeby wiedzieć, w którym filmie szukać. Pani Joanna, bardzo proszę o błogosławieństwo żywiołów na załatwienie sprawy w czwartek i piątek. Przyzywam dzisiaj wiatr tchnienie czyste. Przyzywam wszelkie wody przejrzyste. Przyzywam ziemię, co wszystko płodzi. Przyzywam moc ognia, tę, co nowe rodzi. Wzywam moc żywiołów, stańcie wraz z nami. Oczyśćcie i wzmocnijcie Joannę swoimi siłami. Przez potęgi żywiołów i ich działanie to moja wola. Niech tak się stanie. Na północ, południe, wschód, zachód kieruję za błogosławieństwa. Szczerze dziękuję. A żywioły powietrza, wody, ognia, ziemi niech także będą błogosławieni. Witamy Annę. I witam, kochana Pani Joanno, dziękuję za wcześniejszą pomoc. Jest Pani mega super i super jest to, co Pani robi. Czy mogłaby Pani sprawdzić energię czakry i ewentualnie ją oczyścić? Nie wiem, jak to się nazywa. No tak to się nazywa, smoczku właśnie. Także działamy. Beata się pyta, co tam żujemy, pewnie babeczki. Nie, ja już pokazywałam, co tutaj do rzucia postawiłam sarano. To wiecie, w miejscu pracy zacne rzeczy do rzucia muszą być. Kto tam by się... Życie jest za krótkie. Katować. Ustawiam Ferrero. A nie, właśnie wzięłam czekoladkę, chyba nie jestem fanką. Jakoś tak. Czekry, smoczka. Słoiki w podstawach, nerwowość w żołądku. Coś tam się dzieje. Dobra. Smoczek, będziemy Ci tutaj oczyszczać gardło i podstawę przede wszystkim. Usuwam z aury. O, usuwam z aury Pani Anny wszystkie podpięte do jej
ciała fizycznego, ciał subtelnych, ciał astralnych, pasożyty energetyczne, larwy astralne, kształty cudzej własne, negatywne energie, czarne byty demoniczne, wampiry energetyczne, klątwy, uroki, złe oko, magie, złożyczenia, zależności karmiczne, obietnice i przyrzeczenia, zazdrości, snujki, mury, podczepy, blokady, złe energie rodowe, negatywne egregory. I ładuję aurę, ciała fizyczne, ciała subtelne, ciała energetyczne Pani Anny pozytywnym, jasnym światłem. Z podziękowaniami do Wszechświata. Omki, omki. I dzień dobry Pani Joanno. Mój tato nagle zmarł. Nie wiem, czy jego energia, dusza będzie chciała mówić. Znalazłam akta notarialne. Czy coś zapisał komuś? Czy dwa samochody były na niego? O, w mordę. Dobra, spróbujemy. Czy coś zapisał komuś? A czy on może miał plan przekazania konkretnych rzeczy konkretnym osobom, ale mam wrażenie, że no nie zdążył. Plan planem, ale nie mam jak gdyby formalności. Natomiast auta były na niego. Tego nie wiem. Po prostu nie wiem. Kompletnie nie mam pojęcia. O ile zapisy wyszły, no że chęć była, zapisów nie mam. To auta, nie wiem, po prostu nie wiem. Tutaj pani Marlena zadała takie pytanie, na które nie dostanie odpowiedzi. Bo teraz tak. Kilka dni temu pytałam, czy spotkam w tym życiu odpowiedniego dla mnie mężczyznę. Odpowiedź była tak, ale że w ruchu. Czy mogę prosić o sprawdzenie, które z tych miejscowości powinnam się udać, aby pomóc szczęściu? Nie tak to działa, kochana. Nie masz konkretnie sprecyzowanego planu, że właśnie w Międzyzdrojach o 4 po południu po lewej stronie drogi spotkasz tego zenka. Bardziej to wygląda na to, daj się ponieść, ruszaj, rób w życiu to, co kochasz, wyjedź, poznaj, udaj się na kurs, wyjdź na tą kawę, a nie siedź w domu i pojedź do koleżanki, a nie mi się nie chce i wtedy napędzasz energię, która w odpowiednim czasie odpowiedniego człowieka przyciągnie, czyli to nie jest konkret. Ja oczywiście mogłabym niby postawić na te miejscowości. Ty byś się skupiła? On by się okazał, że to w zasadzie nie w Międzyzdrojach, ale w Chałupach, no. Wiesz, także na to pytanie raczej nie będzie odpowiedzi, ponieważ tu chodzi o polot życiowy, a nie o skonkretyzowanie. Tu normalnie brunet po lewej stronie drogi o 4 w Międzyzdrojach. Nie, tak to nie działa. Elżbieta się pyta, gdzie można zadawać pytania. Wszystko jest wytłumaczone pod moimi filmami na YouTubie. Tam macie elaborat, jak zadawać pytania, jak umówić się na sesję, jak pisać na mail ogólny, jak pisać na maile rytualne. Bo audycji na fejsie ja w zasadzie nie robię, robię je na YouTubach. No, tylko, że YouTube teraz się zbiesił. Pani Anna, w dzisiejszym pytaniu chciałabym zapytać o pana C. Rozstaliśmy się niecałe 2 tygodnie temu. Ja jestem w bardzo skomplikowanej sytuacji, a on chce się spotkać w najbliższy weekend. No jak nie rozwiązał i nie pomógł w rozwiązaniu pani skomplikowanej sytuacji, to w zasadzie bez sensu. Chciałabym się spodziewać, czego mogę się spodziewać po tym spotkaniu. Czy on będzie chciał wrócić do mnie, czy będzie chciał się spotkać, aby omówić inne sprawy i zabrać swoje rzeczy z mojego domu. Zaraz zobaczymy. Rzeczy zawsze można wysłać pocztą, nie? A czy on będzie wyczuwał faktycznie, na ile pani energia jest w oddaleniu, a na ile można było sobie pozwolić znowu troszkę z pani skorzystać? Tak to nawet powiem, z pani skorzystać, bo tak to trochę wygląda. Niemniej, jeżeli zobaczy na przykład mur, to wtedy raczej rozmowa skieruje się w kierunku nie opiekuj się mną, a
A propos rzeczy, dokładnie tak. Jest w tym jakiś syf taki, taka niepewność, takie no ja myślę, że to nie jest związek życia, no. Nie jest związek życia. Na, 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 na. Biedna Lena Luna nie może tutaj serduszka wysłać. Zdarza się. Wiem, że nie ma tego programu, kochana, bo ten program dopiero będzie. Tutaj mam, nie ma tego programu. Się nagrywa, się będzie. Jak nie kijem, to pałą. Tak się powinno w życiu postępować. Bierzcie przykład, zaraz wam powiem. Zaraz będzie. Wchodzę na YouTube'a, nie działa. Ja u mnie działa, a normalnie nie działa. Wchodzę drugi raz, u mnie działa, nie wyświetla, nie możecie wejść na czat. Wchodzę trzeci raz z telefonu, to samo. Ale patrzę, że filmy się nagrywają, więc mówię, zrobię audycję. Teraz właśnie na YouTubie leci audycja prywatna, którą ustawię jako ten i może przejdzie w ten sposób i będzie film. Ale jeszcze włączyłam Facebooka, żeby w razie czego były odpowiedzi na pytania. Także jak nie kijem, to pałą, jak nie drzwiami, to oknem, dziewczyny. I tak trzeba działać w życiu. Jak macie jakiś cel, żeby coś zrobić, jest robota do zrobienia, to się na rzęsach staje i się działa, a nie. Czasem jest, że po prostu ci tak wkręca rączki, nóżki, że nie da rady, nie? Ale jak tylko czymś można, to można. Dobrze. O, super. Pani Katarzyna zaczęła wczoraj kurs fotograficzny. Czy to dobry kierunek? A wiecie, że ja bym też poszła? Poszłabym. Czy to dobry kierunek? Na pewno dobry, tylko zależy do czego, nie? Wybór jest zacny, jakaś świeżość w tym istnieje i można będzie faktycznie polepszyć swoje umiejętności. Królowa Buław, polepszyć energię. No naprawdę dobry. Nie wiem, do czego pani ten kurs, w sensie jakie tam założenia w głowie tkwią, ale generalnie każdy kurs jest dobry, nawet durny kurs jest dobry, bo jakieś horyzonty poszerza. Jesteśmy o ileś mądrzejsi. O, dokładnie tak. Także na pewno tutaj akurat jest powiększenie umiejętności i warto. Dobrze, moi kochani, powiem tak. Maile z wczoraj odgruzowałam, bo wczoraj nie było programu. Są zrobione. Dzisiaj o 17 będziemy próbować, no, albo na YouTubie, albo na Facebooka, gdzieś zrobimy, albo na Instagramie ten pentagram. Zobaczymy, jak tam będą YouTuby działały. Nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło. Ja może nawet na Insta zrobię. Nie wiem, zobaczymy. Zobaczymy w ogóle, jak to się uda zrobić. Bo widzę, że Facebook, ten YouTube się zbiesił troszkę. Ale to na pewno. I co? I potem o 21 też jakaś audycja pewno będzie. No, coś tam będziemy radzić. Cydr wam, tęcza i brokat wam, i uśmiechy wam, i dobrego dnia wam życzę. Pamiętajcie, jak nie kijem, to pałą, jak nie drzwiami, to oknem. No. I to się nazywa samozaparcie. Także buziaczki, do zobaczenia. Najpierw wyłączam czat facebookowy. Pa, 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 pa. A potem wyłączam czatuś, nie facebookowy, czyli tutaj. Także do zobaczenia wam i papatki.